Siema, jestem K1997 i witam Was w kolejnym odcinku naszych przygód z Hardcore. Popracowałam trochę nad głosem, myślę, że mnie będzie lepiej słychać. Przyciszyłem trochę dźwięki, podgłośniłem mikro. Miejmy nadzieję. No, jak obiecałem, mieliśmy wyruszyć w tamtą jaskinię. I zaraz to zrobimy. Jeszcze jedzonko. Oj, jeszcze dużo. Zobaczymy, jak tam. Dobra. Może trochę popróbujemy się pobić z kimś. A tak ciemno wśród lasu. Oj! Uwaga! Ajajajajaj! Dobra, uciekamy. Uciekamy. Lepiej już więcej nie wyruszać. Ale mi się poszczęściło. Dobra. A jeszcze się robią steki. Ja sobie wywalę ten kill-off, bo nie podoba mi się. O, zrobię sobie tutaj gdzieś taki kosz. Kosz się zrobię. I sam mogę wyrzucać rzeczy. O, kilow mam. Łopatę mam, siekierkę mam. Pochodnie trzeba by zrobić więcej. Trzy patyki i czy te. No dużo mi tego nie da. Trzeba więcej. Dobra. 24. Nie zrobię z tego wszystkiego, ale stak świeczek. Jeszcze trochę. Dobra, reszta węgla trzeba zostawić. Albo myślę, że znajdziemy. Dobra. Okej. Dużo świeczek. Miecz. Chyba jesteśmy gotowi. Żarko. Żarełko. Dobra. To ruszamy. Albo czekajcie, niech mi się życie jeszcze zrespi, bo nic nie wiadomo. No dobra. Się respi powoli. Oj. Widzę tam już jakieś niedobre stwory. Idziemy. Czekajcie, jeszcze se podsegrukuję. Lepiej. Ja lubię mieć świeczki na trójce, kilof, tak. O. Nie. Tak. A żarełko może być tutaj. Dobra. Patrzymy. Już nam się prawie całe życie zrespiło. Dobra. Miecz do ręki. Świeczuszka. Ojej, dobra, tam jest. Okej, 3, 2, 1. Ojej, a tam jeszcze szkieleta widziałam, a to jeszcze zombie. Dobra, szkielet poszedł. Jeszcze tam jest. A to co? Ale kurna, ale zity. Jest. Węgiel jest. Dobra. Trzeba się jakoś zabarykadować. Rozstawiam świeczki. Dobra, nie ma na razie. Nikogo. Tutaj chyba. O, żelazo, widzę żelazo. Dobra. Mniej więcej jeszcze tu dam świeczkę. Dobra, mniej więcej. Możemy kopać. O, żelazo, o, żelazo. Co? Chyba nic nie słyszycie kompletnie. Dobra.
jeszcze trochę podnosimy. Dobra. Okej. Węgiel zawsze jest potrzebny. Dobra. Co? Gdzie ruszamy? Tutaj. Dobra. A? Żelazo, świeczuszka. Dobra, nie widzę żadnych stworów. Na hardkorze zawsze jest cyk. Właściwie nie powinienem tak prosto w dół kopać, bo zawsze może być jakieś źródełko z lawy. Ale czasami można zaryzykować. Dobra. Węgiel. Co? Platformę robimy. I kopiemy. No, myślę, że w tym odcinku tego nie zwiedzimy całego. To jeszcze się pobawimy w następnym. Jaskinia duża, fajnie nam się trafiła. Jak będziemy mieć dużo żelaza, zrobię sobie zbroję i wyruszamy na poszukiwanie diaksów. Na razie nie ma co z potworami zadzierać, ale uwierzcie mi, że zbroja bardzo dużo daje, naprawdę. Ze żelazną zbroją to można normalnie brać 5 tych, a bez, albo takie jak ja mam jakieś kuwieńko, to naprawdę bardzo ciężko. Węgiel jest zawsze potrzebny. Wiem, że to jest nudne, ale trzeba kopać. Przydałoby się żelaza. Żebym ja wrócił do domu. A jak nie, to zrobimy nowy dom. Nic cennego w skrzyni nie zostawiałem, bo nie ma sensu. Tak jak denne, to nic mi nie da skrzynia, nie? Jak na survivalu. O matko, aż mi się to nudzi. Mogę pochwalić. Dzisiaj dostałem 6 za recytację wierszu. No, nie tyle. Kartkówka była. Tu idziemy, czym niżej, tym bliżej diaksów. Jaki jest ten poziom? 46, wow, to jeszcze daleko do diaksów, ale można próbować. Nie chcę tu się zabić. Dobra. O, żelazo. Oj, tu widzę wodę, albo nie? Tak, tak, woda. Woda. I? Słyszeliście to? Ja to słyszałem. Wow, stamtąd to wychodzi. Z wodą przez świat. Wow. Dobra, Jezus Maria! Matko jedyna. Jest. Ło. Ale cufy. Tu jest jeszcze węgiel. Dobra, nie będę was zanudzać, już mam dosyć w miarę. Coś słyszałam.
Jezu, creepery dwa. Matko jedyna. Żyję. Ja żyję. Lol. Wow. Oj, grzybki. Tam dynia nawet chyba rosła, albo nie. Chyba potwór. Wow. Killow poszedł. Szczęście. Nie zrobiłem. Cholera. Dobra, zapomniałem. Wybaczcie mi. A miałem coś zrobić killow, a zrobiłem świeczuszki. Co ja robię? Dobra, jeden. Na zapas zrobię drugi. A nie, miałem. O, dobra. Jednak zrobiłem. Jednak nie jestem taki głupi, jak przypuszczałem. Dobra. To ja się z wami zaraz będę żegnać. W następnym odcinku odkrywamy dalej tą jaskinię, bo jest ciekawie. Dobra, jeszcze te węgiel trzeba skopać. No to ja się z wami będę żegnał. Ja jestem K1997. Oceniajcie, komentujcie. No, narka.